So hi, it wasn't an easy decision, but the winner is team number 4. Przez cały Warsaw Startup Weekend pracowaliśmy we dwójkę, razem z Jankiem Kursowskim, naszym grafikiem, rysownikiem, ilustratorem. Przez ten czas zrobiliśmy wersję bajek braci Grimm na iPada w efekcie praktycznie w 3D, gdzie ruszającym urządzeniem widać efekt trójwymiarowości. Gdzie Janek narysował całą grafikę od zera na pulpicie, potem skanował wszystkie grafiki. Więc ja przygotowałem od strony technicznej cały silnik do wyświetlania i pokazywania tego efektu trójwymiarowości. To jest napisane na iOS-a, precyzyjnie tylko i wyłącznie na iPada. Więc to wszystko jest napisane w Coco razem z frameworkiem, biblioteką Cocos 2D. Sam ten silnik i sama ta idea nie musi być tylko używana w bajkach dla dzieci. Może być trójwymiarowe komiksy. Możemy pójść jeszcze wyżej i robić trójwymiarowe aplikacje pokazujące miasto, gdzie cała panorama ma kilka budynków wyjętych i w tym momencie poruszając urządzeniem widzimy panoramę, która faktycznie się cała animuje. Na pewno nie zatrzymamy się tylko na bajkach dla dzieci. Aby faktycznie widzieć, co ta aplikacja potrafi, jednak należy ją trzymać w rękach. O ile często przez dzieci prawdopodobnie będzie używane leżąc na stole lub na podłodze, to cały efekt tego efektu 3D jest widoczny, gdy poruszamy całą sceną i każda warstwa porusza się z inną prędkością. Oczywiście to jest naprawdę bardzo wczesna wersja, w której mamy tylko bardzo... To pierwszą scenę, gdy mama po prostu woła czerwonego kapturka i każe mu iść do babci. Przez 2 dni udało mi się zrobić faktycznie działającą wersję. Dziecko może odsłuchać całą bajkę, gdzie akcja jest przewijana, ale nadal ma jakiś poziom interakcji. Może zobaczyć, co jest za krzakiem. Gdy wilk siedzi za krzakiem, może go zobaczyć odpowiednio obracając urządzenie. Więc możemy pozwolić stworzyć własną bajkę na podstawie tych wszystkich obrazków. Aktualnie nie jest to wypełniane kolorami, ale możemy dziecku pozwolić wykonać to. Niech dziecko samo pokoloruje i zadecyduje, w jakich kolorach wszystkie elementy mają wyglądać. Sam pomysł tego typu aplikacji wziął się z mojego projektu jednego web developera. Projekt nazywał się Hobolobo of Hamelin, gdzie właśnie ten designer wykorzystał efekt paralaksy do stworzenia efektu właśnie trójwymiarowości, tylko że to było czysto webowo, więc sam taki efekt trójwymiarowości na ekranie nie jest taki ciekawy, ale łącząc go z akcelerometrem czy żyroskopem z iPada, można robić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne rzeczy z tego i faktycznie każdy, kto używał tej aplikacji, a głównie chcieliśmy ją pokazywać rodzicom, to już rodzice, naprawdę rodzicom sprawiało to bardzo dużą przyjemność przeglądanie tych bajek, więc no... Jeżeli rodzice się z tego cieszą, dzieci na pewno także się w to wciągną. I też o to nam chodzi. Chcemy, żeby ta aplikacja jakby przywróciła taką tradycję opowiadania dzieciom bajek nadawając. Rodzic razem z dzieckiem mógł przeczytać mu tą historię, razem z nim przechodzić przez tą historię dosłownie, przenosząc się przez nią. I także chcieliśmy zrobić możliwość nagrania przez rodzica czytanej bajki. Chcemy, aby jednak to nie było tylko kolejną zabawką obok konsoli i telewizji. Chcemy, żeby faktycznie to zbliżyło całej rodziny. Ten content byłby odpłatny. Dla każdej bajki oddzielna paczka za powiedzmy dolara lub dwa, co nie jest dużą sumą, a może zabawić na kilka godzin. Gdy... Efekty pracy na Startup Weekend to tylko ta aplikacja, czy jakaś strategia już przemyślana? Na początku strategia była taka, aby pierwsza bajka była za darmo, najbardziej znana, czyli Czerwony Kapturek, a kolejne bajki byłyby dopiero odpłatne. Po tym czasie chcemy właśnie zacząć tworzyć gry wokół tych wszystkich bajek po półtora roku, może 2 latach, gdy produkt naprawdę będzie dojrzały. Wtedy będziemy próbować go przeszczepić na inne
inną tematykę, na właśnie komiksy, na aplikacje dla podróżników. I w tym momencie prawdopodobnie byśmy mogli sprzedawać także narzędzie jako platformę, sprzedawać aplikacje tak, aby wszyscy wydawcy mogli w bardzo prosty sposób stworzyć własną aplikację na iPada i bez większych jakichś po prostu nakładów finansowych, zatrudnienia własnych deweloperów, aby mogli użyć naszego silnika do stworzenia własnej aplikacji. Hi, I'm Wojtek, and this is Janek. We are team number 4, and I want to warn you about my medical condition because I'm a little sick today, and all the painkillers made me a little high. So, we're creating Grimm Brothers Fairy Tales for an iPad in 3D, and this weekend we created Little Red Riding Hood, the story that everyone knows. So, what we did? We took classic fairy tales. We took Grimm's that everybody knows, and there are very many adaptations of this these stories. And we combined them with an iPad, a revolutionary device that gives you a very big touch screen and all the stuff like accelerometer or gyroscope. So it's very, very fun. And we put it in 3D, so it's on time. And the problem is we cannot show you the pictures. You have to just touch it and try it yourself. So we will put an iPad and you will give one to another, so you will test it yourself. So this weekend was all about Little Red Riding Hood. So Janek created the graphics, the very awesome graphics, head drawn, scanned, and then put into computer. And all this thing is created to bring parents and kids together. So we want to return to bedtime stories. And this face right here, this is the what we're looking for. Everyone that's playing with this app just goes, whoa, and they're amazed that their device can do it. So we want to do this. And talking about Manic, it's an iPad app. So App Store, in a purchase. Things tried and standard, and everyone knows that it works. There's no problem with that. And how we will acquire our clients? Parenting media. Our target is parents of kids from 1 to about 6 or 7. So all the parenting blogs, parenting sites, parenting press, and at the end television, they are the people we want to reach, and they will give us our clients. So thanks for listening. I hope you're gonna like it. And you